Witam Was drodzy bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu. Miło gościć w Waszym gronie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, miłe przywitanie. Chciałbym rozpocząć dzisiaj taką serię spotkań zatytułowaną Tajemnicę Biblii i Starożytności. W których chciałbym przedstawić to, jak wiarygodne jest Pismo Święte, ponieważ wszyscy wiemy, że autorytet Pisma Świętego jest kwestionowany. Coraz powszechniej przez media, przez różnych powieściopisarzy, nawet. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli pewnym faktom, odkryciom, również i proroctwom biblijnym, które stanowią racjonalny argument za wiarygodnością Pisma Świętego. I chciałbym zacząć od proroctw dotyczących Niniwy, które wiążą się również i z księgą Jonasza. Niegdyś zakładano, że biblijna relacja o wielkości, o potędze Niniwy musi być mocno przesadzona, ponieważ nie natrafiono na żaden ślad po tych asyryjskich metropoliach, o których wspominało Pismo Święte. I brak dowodów potraktowano za dowód przeciwko wiarygodności Pisma Świętego. Ale miało się okazać, że niesłusznie. Otóż podróżnicy, którzy byli na terenie Mezopotamii, często napotykali takie wzgórza, takie kopce sięgające nieraz kilkudziesięciu metrów wysokości i sądzili, że są to naturalne wzgórza. Tymczasem były to ruiny dawnych miast, bo w Mezopotamii budowano z gliny, i kiedy te budowle niszczały, na tym Budowano kolejne, znowu niszczały, budowano kolejne, i w ten sposób powstawały takie sztuczne wzgórza, które potem zasypał piasek i wy, wy, wydawały się być jedynie wzgórzami, tymczasem skrywały właśnie odpowiedź na to pytanie: gdzie są te potężne miasta, o których mówi Biblia? Tymi wzgórzami na terenie Mezopotami zainteresował się. Emil Botta, francuski konsul w Mosulu nad Tygrysem, o którym znajomi mówili, że jest wielkim uczonym, ale kiepskim konsulem, dlatego że większość swojego czasu zamiast na dyplomacji poświęcał wykopaliskom. I Botta skupował od beduinów stare przedmioty, które mu znosili, ale nie chcieli mu powiedzieć skąd je biorą. I po jakimś czasie zorientował się, że te stare przedmioty pochodzą właśnie z pobliskiego, takiego piaskowego wzgórza. I zaczął w 1842 roku badać wzgórze na naprzeciwko Mosulu. I pracował tam od marca 1843 roku, ale nie natrafił na nic ciekawego, także był zniechęcony. I kiedy zjawił się u niego taki Arab z pobliskiej wioski Chorsabad i powiedział, że tam znajdzie na pewno u nich w tej wiosce duże ciekawsze rzeczy, posłał tam dwóch swoich ludzi. Tydzień później otrzymał od nich meldunek, że natrafili na jakieś wielkie płaskorzeźby. Podążył tam i zobaczył, że spod ziemi wyłaniają się wspaniałe reliefy, ogromne figury skrzydlatych cherubów, i te zabytki pochodziły z pałacu, z pałacu, który liczył 209 komnat. I budowniczym tego pałacu był król Sargon II. A to miasto Horsabad nazywało się dur i było kiedyś stolicą Asyrii. Nawiasem mówiąc, kiedy przyglądacie się tym potężnym strażnikom bram, lamassu, Kogo one przypominają wam? Kojarzycie je może z jakimiś biblijnymi postaciami, z biblijnymi cherubami, które czytamy, że miały twarz człowieka, miały również skrzydła orła, wyglądały jak byk i, i lew, również, prawda? Widzicie te cztery cechy w tych postaciach, i Asyryjczycy stawiali je na straży z świątyń, i również i pałaców. I wydaje mi się, że ta tradycja u nich wzięła się. Od tych cherubów, którzy stali na straży biblijnego Ogrodu Eden. I tutaj możecie zobaczyć te piękne płaskorzeźby, również i drzewo życia, które jest częstym motywem na reliefach asyryjskich, a więc również i ta tradycja drzewa życia przetrwała w tej pogańskiej, można powiedzieć, tradycji. Ale jeśli chodzi o Sargona II, to była to bardzo ciekawa postać. Znany był jedynie ze Starego Testamentu do XIX wieku. I w związku z tym, ponieważ nie było żadnych pozabiblijnych wzmianek o tym królu, żaden z historyków greckich starożytnych nic o nim nie wspominał. Dlatego krytycy do XIX wieku twierdzili, że ta wzmianka o tym królu w Biblii jest dowodem błędów w Piśmie Świętym. Pisarze biblijni nie wiedzieli, o czym piszą, bo nikt o Sargonie II nie wspomina. Tymczasem właśnie ten pierwszy pałac odkryty przez Bottę, pałac składający się z 209 komnat właśnie powstał za sprawą tego króla Sargona II, o którym wcześniej tylko Stary Testament wspominał. Odkrycia botty zmieniły zapatrywanie nadzieje, dlatego że do jego czasów powszechnie uważano Egipt za kolebkę cywilizacji. Natomiast Pismo Święte mówi, że kolebka cywilizacji gdzie znajdowała się? Gdzie osiedlili się ludzie, którzy ruszyli z Armenii, gdzie osiadła arka Noego? Czytamy w Piśmie Świętym, że ruszyli w kierunku równiny Shinar, prawda? Czyli Sumeru. Shinar to jest Sumer. A więc zgodnie z Biblią, kolebka ludzkiej cywilizacji znajdowała się w Mezopotamii. I Właśnie te odkrycia boty potwierdziły, że istotnie wielkie kultury znajdowały się na tym terenie, na terenie Mezopotamii, bo to nie tylko asyryjska, ale jeszcze wcześniej akadyjska, sumeryjska, prawda? również późniejsza babilońska, które były tak stare jak egipska, a kto wie, czy nie starsze. I posiadały zaawansowa za zaawansowaną wiedzę, również wiedzę inżynieryjną, matematyczną, astronomiczną. Kolejnym e, takim pionierem odkryć w Mezopotamii, które potwierdziły wiarygodność Pisma Świętego był Henry Layard, który wyjechał z Anglii mając zaledwie 22 lata, aby szukać przygód. No i znalazł ich oczywiście co niemiara pewnego razu napadnięty, okradziony. Musiał uciekać nago. Innym razem wykrwawił go niemalże na śmierć jakiś lokalny lekarz. Jeszcze innym razem bolał go ząb, pewien cyrulik. Leczył go szewskim szydłem. No i ten lajard również zainteresował się piaszczystymi kopcami w Mezopotamii, ale wiedząc, na jakie trudności napotkał Botta, o których wam nie opowiadam, bo nie ma na to w tej chwili czasu, ogłosił, że Wybiera się na polowanie. Sprzęt do wykopalisz ukrył pod strzelbą, pod dzidami, i udał się na wzgórze Nimrut, żeby tam kopać. Zaprzyjaźnił się z miejscowym wodzem. Dzięki temu ten mu udostępnił robotników. Mógł ich wynająć niedrogo. I Layard to był człowiek, który miał niebywałe szczęście, dlatego że nie wiedział, gdzie kopać, i na chybił trafił postanowił wykopać szyb prowadzący w dół i proszę sobie wyobrazić, że trafił prosto do asyryjskiego pałacu. Co więcej, kiedy posłał swoich ludzi, aby kopali w innym miejscu, oni również od razu trafili na pałac. I metropolią, którą odkrył w tym Nimrud, to było Kalach, asyryjskie miasto, które do tej pory znane było tylko ze Starego Testamentu. Czytamy o nim w Księdze Rodzaju, w dziesiątym rozdziale. Najbardziej, według mnie, intrygującym znaleziskiem Lajarda było szkło powiększające. Czyżby starożytności istniała technologia wyrobu soczewek? Czy była to może pozostałość po zaawansowanej cywilizacji sięgającej biblijnego potopu? Henry Lyard już wcześniej przypuszczał, że Asyryjczycy mogli korzystać ze szkieł powiększających, ponieważ niektóre inskrypcje przez nich wykonane były tak miniaturowe, że prawie niemożliwe do wykonania bez takiej pomocy. I po powrocie do Europy pokazał to szkło powiększające znalezione w Pałacu Asyryjskim. W kalach fizykowi Davidowi Brewsterowi, który potwierdził, że jest to szkło powiększające. Soczewka z nim ród powiększa dwukrotnie. I w XX wieku przebadał ją m.in. optyk Walton Gason, który stwierdził, że prawdopodobnie wykonano ją dla kogoś z wadą astygmatyzmu. W naszych czasach soczewki korygujące wadę astygmatyzmu zaczęto wyrabiać dopiero w połowie XIX wieku. Włoski uczony Giovanni Petinato z Uniwersytetu w Rzymie wyraził przypuszczenie, że podobnych soczewek, z tym że sferycznych, używano w starożytnych teleskopach, bo teleskop można zbudować z dwóch sferycznych soczewek. Bambus czy wydrążony kawałek drewna, dwie soczewki i mamy teleskop. W ten sposób właśnie powstał w XVII wieku teleskop. Wygląda na to, że wynaleziono go przynajmniej dwukrotnie. Istnienie teleskopów starożytności wyjaśniałoby dość zaawansowaną wiedzę astronomiczną Sumerów oraz ich epigonów, czyli Astryjczyków, Babilończyków, jak zauważył profesor Petinato, wiedzieli oni zapewne o pierścieniach Saturna, mimo że nie widać ich gołym okiem, także najprawdopodobniej dysponowali, dysponowali teleskopami. Niektórzy te starożytne wzmianki próbują przypisać interwencji kosmitów, ale jak się okazuje wystarczył prosty teleskop, aby, aby wiedzieć o pierścieniach Saturna czy niektórych satelitach. Zachowało się około 500 starożytnych soczewek z różnych stron starożytnego świata, ale w muzeach najczęściej nie są one podpisane jako soczewki, tylko są lokowane w dziale ozdób, bo mało kto zakłada, że w starożytności mogły one służyć jako soczewki, czy że były soczewkami, co wynika z pewnych światopoglądowych uprzedzeń. Nie tylko starożytni mieszkańcy Mezopotami, Potrafili wyrabiać soczewki, ale również i starożytni Egipcjanie. Dowodzi tego niezwykła cecha staroegipskich posągów, których oczy podążają za obserwatorem. Kiedy będziecie w Luwrze, to ten siedzący skryba jest tam bardzo wyeksponowany. Przejdźcie się przed nim, a zobaczycie, że jego oczy podążają za wami. I przez długi czas... Ludzie zastanawiali się, jak starożytni Egipcjanie dokonali takiego triku. Zresztą nie jest to jedyna rzeźba z tego okresu, która ma takie soczewki, bo okazało się, że to soczewki sprawiają ten, ten efekt. Jay Enox z Wydziału Optometrii Uniwersytetu w Berkeley podjął się odtworzenia tej niezwykłej cechy i wziął za model właśnie tego siedzącego skrybę. Okazało się, że źrenice wykonano z dwóch soczewek z wypolarowanego kryształu, każda o innej ilości dioptrii i jedna była umieszczona z przodu, druga z tyłu oka i w związku z tym wydaje się, że te oczy podążają za człowiekiem, który przechodzi obok tej rzeźby. I co się jeszcze okazało? Enoch stwierdził, że te staroegipskie soczewki są lepszej jakości od współczesnych, które on zastosował w swoim modelu. Ja, Jay Enox stwierdził, że soczewki w oczach tego siedzącego skryby nie mogły być pierwszymi, które Egipcjanie. Wyprodukowali. Musiała istnieć technologia, pewien proces, który doprowadził do tego, że tak dużej jakości soczewki byli w stanie wyprodukować. A przecież te soczewki, tą, tą rzeźbę, datuje się na trzecie tysiąclecie przed naszą erą. Także ciekawe jest to, że w późniejszych rzeźbach już nie stosowano tych soczewek. Ta technologia została zapomniana. Także istniała w trzecim tysiącleciu, na który Biblia datuje biblijny potop, co by wskazywało, że tak zaawansowana wiedza istniała wcześniej, ludzka cywilizacja ją posiadała i ona przetrwała potop, ale niedługo po potopie zaczęła zanikać za, zamierać. I kolejnym przykładem takiej zaawansowanej technologii, która zanikła, są piramidy. Bo zauważmy, że tylko najstarsze piramidy, te z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, ostały się do dziś w pięknym stanie, prawda? Bo były zbudowane z kamienia, w bardzo zaawansowany sposób. Natomiast później już nie budowano. Tak. Dobrych jakościowo budowli, z tak monumentalnych kamieni i tak precyzyjnych. I dlatego z późniejszych piramid zostały tylko ruiny. A tylko te najwcześniejsze stoją do dziś i prezentują się bardzo imponująco. Także czyżby Biblia miała rację, czyżby były to pozostałości po zaawansowanej cywilizacji i wiedzy, Jaka, jaką przenieśli z sobą ci, którzy przeżyli potop, a z czasem ta wiedza uległa, uległa zapomnieniu. W 1847 roku ten sam Henry Layard, który odkrył tę soczewkę, w Nimrud, zwrócił uwagę na dwa wzgórza znajdujące się naprzeciwko Mosulu, Kuyunjuk i Nabi Yunis i w 1849 roku znów dopisało mu szczęście, bo odkrył pałac San a w nim 71 komnat pokrytych olbrzymimi i wspaniałymi reliefami, które możecie oglądać m.in. w Muzeum Brytyjskim. Odsłonił również pałac i bibliotekę króla Ashurbanipala, w której zachowało się ponad 20 tysięcy tabliczek klinowych, cała wielka biblioteka. Zanim je odczytano, Layard już przeczuwał, domyślał się, że odkrył Niniwę. Dlaczego? Ponieważ oba pałace, które tam znalazł, zostały spalone przed zniszczeniem, a Layard znał historię Niniwy. Jak doszło do tego zniszczenia? Otóż stolica Asyrii, Niniwa, była wielką metropolią, w Księdze Jonasza czytamy, że mieszkało w niej ponad 120 tysięcy ludzi. Czwarty rozdział, jedenasty werset. Liczba ta była kiedyś wyśmiewana przez sceptycznych uczonych jako przesadzona. Wydawało im się niemożliwe, żeby w starożytnych miastach mogło mieszkać 120 tysięcy ludzi, ale dzisiaj nie byłoby im na śmiech, ponieważ. Populację Niniwy zaledwie półtora wieku później szacuje się obecnie na jakieś 250-300 tysięcy ludzi. A więc w czasach Jonasza to mogło być 120 tysięcy, a najprawdopodobniej właśnie tak było. I w Księdze Jonasza czytamy w trzecim rozdziale, werset trzeci, że Niniwa była. Bardzo wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej. Przemierzenie dzielnic Niniwy zajęło Jonaszowi trzy dni. Dlaczego on wspomniał o tym w swojej księdze? Bo jego księga była adresowana do Izraelitów, prawda? I dla jego czytelników było to godne odnotowania, ponieważ izraelskie miasta były nieduże. Nawet Jerozolima zajmowała zaledwie 30 hektarów. Natomiast Niniwa rozciągała się na 800 hektarach. A więc było to ogromne miasto. I Jonasz to w swojej księdze podkreślił. I archeolodzy również to potwierdzili. Także odkrycie Layarda przyświadczyło starożytnym relacjom, że Niniwa była potężną metropolią. Otaczały ją wielkie mury. Mury o długości 12 kilometrów. Do miasta prowadziło 15 bram wychodzących na wszystkie strony świata. Niniwa była pełna pięknych budowli, ogrodów, świątyń, a nad nimi górował pałac Sanheryba, który był przyozdobiony na dachu złotem. Także od blasku tego dachu całe miasto lśniło z daleka niczym słońce. Astryjczycy Którzy mieli tam swoją stolicę, od X do VII wieku przed naszą erą panowali nad większością Bliskiego Wschodu. Dysponowali jedną z największych armii starożytności. Dla nich wojna była czymś w rodzaju religii. Doroczne kampanie traktowali jako krucjaty. Zbrodnie wojenne były aktem oddawania czci Bogu, Wojny, Aszurowi, który stał na czele ich panteonu. Opanowali do perfekcji sztukę najazdów, bo dużymi siłami szybko zdobywali kilka miast, po czym łamali wolę obrony całego narodu, postępując niezwykle okrutnie z obrońcami. Jeśli miasto się broniło, to wówczas z tymi obrońcami postępowali bardzo okrutnie. Na przykład po lewej stronie widzimy, nabijanie ludzi żywcem na pal, po drugiej stronie możecie zobaczyć obdzieranie ludzi żywcem ze skóry. I król Asurbanipal chwalił się takimi dokonaniami, powiedział, Wielu więźniów kazałem spalić w ogniu, wielu wziąłem żywce, niektórym obciąłem ręce i dłonie, innym obciąłem nosy, uszy, palce i członki, wielu żołnierzom wyłupiłem oczy, usypałem górę z żywych ludzi, a drugą z głów powbijałem ich głowy na drzewa wokół miasta, spaliłem ich chłopców i córki, obdarłem ze skóry przywódców. Tylu ilu się zbuntowało, a ich skóry rozpiąłem na palach. I również kary stosowane przez Asyryjczyków, były często niewspółmierne do wykroczenia. Dzisiaj zdarza Wam się usłyszeć, że starotestamentowe prawo oko za oko, ząb za ząb to barbarzyństwo. I ludzie kwestionują, czy starotestamentowy Bóg jest tym samym Bogiem, o którym czytamy w Nowym Testamencie. Nie zdają sobie sprawy, że to prawo oko za oko, ząb za ząb było wówczas błogosławieństwem. Dlatego, że zapobiegało nadmiernej mściwości. Ludzie na Bliskim Wschodzie do dziś zresztą są znani z mściwości. I tam było punktem honoru, żeby oddać winowajcy więcej niż. On nam zadał cierpienia, prawda? I dlatego to prawo oko za oko, ząb za ząb, pozwalało jedynie na sprawiedliwą karę, nie na eksces. Zresztą nawiasem mówiąc, nie traktowano ją zwykle literalnie, tylko wypłacano równowartość oka albo równowartość zęba. Także to prawo oko za oko, ząb za ząb, dał ten sam miłosierny Bóg.